Skoda Elroq. Skoro jest odkryta, to znaczy, że jesteśmy w październiku, a ja mówię do Was z przeszłości. Takie cuda tylko na kanale Bryki Dagmary. Chcę Wam opowiedzieć o samochodzie, który jest zaprojektowany zgodnie z nową myślą techniczną, czyli modern solid. I zobaczcie tylko na tę bryłę. Albo nie. Najpierw się chciałam przywitać, powiedzieć Wam cześć, jak czapka, zapraszam na kanał Bryki Dagmary, a za chwilę przyjrzycie się bardziej i w wielu szczegółach temu samochodowi, bo warto, bo jest nowym dzieckiem w rodzinie i zapowiada to, co będzie działo się w najbliższej przyszłości, czyli jeden z sześciu nowych elektrycznych samochodów od Skoda. Ja mam super przyjemność, żeby zobaczyć jako jedna z pierwszych ten samochód w pełnej krasie i w pełnej okazałości, więc zapraszam serdecznie na kanał, dawajcie łapki w górę, bo tym takim właśnie będziecie jeździć niebawem, tak mi się przynajmniej wydaje. Jezu, jak ten samochód mi się podoba. A ważne jest, żeby samochód Wam się podobał, no bo przecież no, jeździć brzydkim samochodem chyba nikt nie chce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda front tego samochodu. Jest totalnie nowy. I teraz tak, mamy dwa źródła światła. Zobaczcie, te piękne LEDy tutaj. W ogóle światła są matrycowo-LEDowe. I mamy tutaj na przykład dwoje oczu. O, proszę. I z drugiej strony dwoje oczu, czyli w sumie mamy cztery oczy na całą drogę, czyli będzie bardzo dużo światła, ale mamy tutaj też taki pas, specjalny pas, który animuje w momencie, kiedy zamykacie samochód i idziecie do domu, tak pięknie schodzą światła w środek. Samochód jest też wyposażony w szereg kamer, różnego rodzaju czujników, no i zwróćcie uwagę na to, że po raz pierwszy nie ma logo na masce. Jest piękny napis z tyłu i z przodu i rzeczywiście, żeby znaleźć logo, które dla Was czasem bywało kontrowersyjne, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo dla mnie Skoda to Skoda i wiadomo, że to jest fajne auto, to dzisiaj już nie ma się do czego przyczepić. Rzeczywiście tego znaczka tutaj nie ma, natomiast też fajnie wyprofilowana jest, zobaczcie, maska tego samochodu. I znowu mamy też tutaj kurtyny elegancko, loty powietrza, które też, no wiadomo, są potrzebne przy tak ciężkim samochodzie, prawie 2 tony waży, tonę 900 dokładnie. I teraz tak, jeśli przejdziemy sobie już przez przód i Wy go zaakceptujecie, a jestem pewna, że tak, to spójrzcie też na bok tego samochodu. Nawet tutaj to wszystko jest tak wyprofilowane, żeby ten ciężki samochód mógł przecinać powietrze tak, żeby Wam się dobrze tym samochodem jeździło już nie tylko w mieście, ale też poza miastem. Świetnie są zaprojektowane te przetłoczenia, bo każdy z nich wpływa na aerodynamikę tego pojazdu. Nowy język projektowania, mówiłam o Modern Solid Tech Deck Face, czyli tutaj ten pas przedni, pamiętacie? W Skodzie zawsze był sześciokątny, ośmiokątny grill. No teraz go nie ma, ale sami przyznajcie, że ten samochód wygląda na wskroś nowocześnie. Dobrze, ale czy ten wielki pojazd, tak samo jak z zewnątrz, w środku ma tyle samo miejsca? No, to będę Wam oczywiście też za chwilkę pokazywać. Na początku chciałam, żebyście zobaczyli i popodziwiali trochę tę bryłę, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. Ona jest po prostu dobrze zaprojektowany. On, bo to Elroq, on jest po prostu bardzo dobrze zaprojektowany. To jest moja ocena, ale wydaje mi się, że też Wam się będzie podobać. Nowy język projektowania trafił oczywiście również na tył tego samochodu, no bo nowa bryła, no to cała bryła, nie tylko początek i przód tego samochodu. Mówiłam Wam o lekko opadającej linii dachu. Tutaj mamy piękny spoiler, zobaczcie, on ma oczywiście wpływ na to, jak ten samochód zachowuje się podczas jazdy, czyli na czynnik oporu powietrza. Ten jest tutaj wyjątkowo niski, 0,26, ale zobaczcie w ogóle, jak ten samochód wygląda z tyłu. Jest kapitalny, mi trochę przypomina Skodę Fabię, tak?
Tak, zobaczcie, nawet po światłach tutaj troszeczkę widać, tylko że ona jest taka trochę na sterydach, jest taka troszeczkę bardziej napompowana i naprawdę jest to bardzo ładna bryła. A tutaj mamy piękny napis, który tak ładnie się rozciąga, to też jest nowa rzecz u Skody i też cała informacja na temat tego, jakim modelem jedziemy, L-Rock, i też jaką mamy tutaj pojemność akumulatora. To jest 85, jedna z najwyższych. Fajnie wyprofilowany zderzak, to wszystko jest wykonane z plastiku, ale dobrej jakości. No i cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Aha, no przecież muszę otworzyć bagażnik, żeby pokazać Wam, jak to wygląda w środku. Jest tutaj kilka fajnych rozwiązań, tak jak zawsze u Skody, czyli Simply Clever. Mamy tak, siatkę na kabel, bo ten kabel nieestetycznie wygląda w innych samochodach, nie? No to Skoda wzięła i wymyśliła i zobaczcie, pakujemy to do środka i już nie ma żadnego problemu i mało tego, mamy tutaj jeszcze taki zawias. Tak? W ogóle nic się nie podczas jazdy nie przemieszcza. Fajne jest też to, że mamy tutaj kilka różnych miejsc do schowania całej reszty, ładowarki pokładowej na przykład, ale też w rozwiązaniach Simply Clever chodzi o to, żeby podpowiadać nam tu i teraz, więc mamy tutaj piękny kod. Kom. Kod QR. Czytujecie i dokładnie wiecie, jak zaprojektować sobie tę przestrzeń, tak żeby wykorzystać każdą jedną. Tutaj gumeczka, tutaj mała przestrzeń też na jakieś bibeloty. Ja myślę, że w ogóle można się zapakować do tego samochodu prawie z całym swoim życiem. Dobra, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Tylna kanapa rozkłada się w proporcji 40:60 i mamy tutaj, to z tamtej strony Wam pokażę, możemy tutaj przełożyć sobie na przykład narty, jest też specjalny zaczep z przodu auta. Czy ja o wszystkim powiedziałam? Pewnie nie, ale będzie na to jeszcze czas. Zamykamy sobie klapę bagażnika i chcę Wam jeszcze powiedzieć, że można sobie ten samochód zamówić z alufelgami od 18 do 21 i też bardzo ciekawe jest to, że tutaj jest reduktor szczelin pomiędzy kołami i to też oczywiście ma wpływ na opór masy powietrza, opór powietrza i na aerodynamikę tego pojazdu. Zresztą zobaczcie w ogóle, jak fajnie wygląda też, wyglądają tutaj nadkola. Super jest to, że mamy normalne klamki, no i oczywiście też wyjątkowe i fajnie zaprojektowane tutaj ramki drzwi. Z boku ten samochód wygląda w ogóle bardzo ładnie. Cała bryła jest bardzo elegancka i myślę, że właśnie zastanawiałam się nad tym, czy to jest bardziej samochód dla kobiet, czy dla mężczyzn. No taki segment, który mógłby być wybrany przez jednych i przez drugich. Myślę, że tutaj nie ma co podpowiadać Wam, ej, to jest tylko dla kobiet, bo myślę, że każdy z nas może się poczuć w tym samochodzie jak we własnym samochodzie, którym poruszać się można na przykład do 560 km, bo taki zasięg ma jeden z napędów. A jak wygląda w środku? Chcecie zobaczyć? No pewnie, bo jak już go mamy odsłoniętego i jesteśmy w październiku, to mogę Was zaprosić do środka. O crossoverach mówi się, że są duże na zewnątrz i jakieś takie niepojemne małe w środku. No otóż nieprawda, bo wsiadam sobie do L-Rocka i mam bardzo dużo miejsca na nogi, wiecie, jaki to jest u mnie problem, ale też mam bardzo dużo miejsca na stopy, co jest ważne. No i przy okazji zobaczcie, jak to wnętrze przyjaźnie wygląda. To są materiały, które są ekologiczne i z recyklingu, w większości na pokładzie L-Rocka, ale połączenie tych materiałów jest mega ciekawe, bo trochę mamy takiego zwykłego materiału, trochę skóry ekologicznej. Zobaczcie na te pasy, no przecież ten samochód zachęca do tego, żeby jechać jakoś szybciej. Poza tym mamy tutaj też nitkę, która nawiązuje oczywiście do koloru pasów. One są w kolorze pomarańczowym. Mamy tutaj też podłokietnik. Gdybyście jechali we dwójkę, proszę bardzo, można sobie postawić kubki, ale mamy też przejście do bagażnika. Nie powiedziałam Wam wcześniej, bagażnik 470 w podstawie litrów, a 1580 po rozłożeniu tylnej kanapy, przypominam, 60 do 40. Fajne to jest, bo dzięki temu faktycznie możemy na przykład przewieźć narty. Tam jest taki specjalny zaczep, tak żeby Wam nie latały poza tym miejscem, którym je są przewożone. Dobra, mamy oczywiście takie fajne rozwiązanie, Simply Clever jak zwykle u Skody, czyli tutaj możemy sobie też dodatkowo wrzucić kolejne kubki.
fajny jest ten pojemnik, wykonany z plastiku, ale za to dobrej jakości plastiku. To mi się podoba. No i teraz słuchajcie, mamy też swoją własną klimatyzację, którą sobie możemy tutaj ustawić, jak nam się żywnie podoba. I coś, o czym zapominają niektórzy producenci, że jak jedziesz sobie z tyłu na tylnej kanapie, to czasem masz ochotę coś tutaj wsadzić. Są dwie kieszonki, jedna mniejsza, druga większa. Wszystko jest idealnie i dużo miejsca na to, żeby troszeczkę odpocząć podczas jazdy. Chociaż ja w sumie wolę tam, więc może idę, co? Zapraszam. Żeby było mi wygodniej za kierownicą, to muszę sobie obniżyć fotel, słuchajcie. I można to zrobić właściwie w trzech programach, czyli trzech kierowców, którzy wsiadają na pokład Skody L-Roc, mogą sobie ustawić i zapamiętać ustawienie tego fotela, który jest zresztą bardzo wygodny, jak to w Skodzie. Poza tym mamy tutaj też pod palcem masaż w fotelu, co też jest super fajne. No zobaczcie. No taka prosta sprawa. Jeden guzik, nie musicie tutaj grzebać i już Was elegancko fotel masuje. W ogóle podoba mi się kokpit tego samochodu. Jest bardzo ładnie zaprojektowany. Jest tutaj znowu kilka materiałów różnego rodzaju połączonych ze sobą zgrabnie. To wszystko jest solidnie zamocowane, nic się nie rusza. Pamiętam taki test, w którym Mercedesie pokazywano, jak to się wszystko tutaj rusza. No zobaczcie, w schodzie się nie rusza i to jest super fajne. Ja się zawsze cieszę, że mogę o takich rzeczach powiedzieć na prezentacjach stałych, chociaż nie ma ich tak jakoś super dużo. No dlatego mega się cieszę też, że mogę Wam opowiedzieć o tym, że mamy tutaj przyciski i mamy, o zobaczcie, asystentów i możemy sobie zaparkować i jest otwieranie i zamykanie, ale też w drzwiach dla ojca czy matki jest też ryglowanie tylnej części samochodu, no tak, żeby dzieciaki nie miały dostępu do klamek. To jest super fajne. Świetna kierownica, fajnie leży w dłoniach, jest ustawiana manualnie, ale precyzyjnie. Co to znaczy? No dla mnie to znaczy tyle, że wiecie, no muszę mieć tutaj miejsce na nogi, nie? Jak będę kręcić kierownicą. I to wszystko tutaj jest, jak się obniżę na fotelu i ustawię go sobie odpowiednio, kierownica nie będzie mi haczyć o kolana, a jednocześnie będę widziała to, co dzieje się na tym niewielkim, ale fajnym zegarze. Zegar ma przekątną 5 cala, natomiast duży ekran, który też bardzo fajnie działa. Zobaczcie, jak to wszystko jest elegancko zaprojektowane. Cyk, proszę bardzo, asystenci są. Możemy sobie wrócić i wybrać sobie jakiś inny pomysł na życie. To wszystko działa idealnie, a ten ekran ma 13 cali i ustawiony jest tak, że jest wygodnie. Wcale nie trzeba go przekręcać w tym kierunku. Jedna ważna rzecz. Na pokładzie L-Roca mamy dodatkowych 48 litrów różnych skrytek i schowków. I to jest mega fajne, bo dzięki temu możemy sobie znów wrzucić tutaj różne takie elementy, które są nam potrzebne. I zobaczcie, no na przykład mamy tutaj śmietniczkę. Dodatkowo mamy jeszcze jeden pojemnik, na przykład na klucze albo na jakieś karty. To wszystko jest pod ręką. Wygodnie. Tutaj na klucze, tutaj znowu cup holdery, no i oczywiście ładowarka pokładowa i niesamowicie dużo. O, niesamowicie dużo miejsca też w tym schowku przed pasażerem. Czy znowu o wszystkim powiedziałam? No pewnie nie, ale podczas jazdy już zamaskowanym samochodem będę mogła opowiedzieć Wam troszeczkę o tym, jak skonstruowana jest kierownica i ile funkcji macie tutaj do dyspozycji i czy te wszystkie funkcje wykorzystujecie. Tak, i duże lustra. To też jest ważne, zwłaszcza dla kierowcy. Perfetto. Lubicie tymianek? Bo ja uwielbiam, jedna z moich ulubionych przypraw, taka aromatyczna, trochę jak L-Roc w tym nowym kolorze nadwozia, tymiano green. No tak, bo tutaj na pokładzie tego samochodu jest masa nowości, to jest nowe dziecko w rodzinie, to są nowe media, to są nowi asystenci, którzy pomagają zaparkować, dbają o to, żeby było bezpiecznie na drodze, to jest też nowa kubatura wewnątrz, no i oczywiście nowy język stylistyczny od Skody, który pokazuje nam, w którym kierunku będzie zmierzała motoryzacja.
ja. Jak Wam się podoba? Mi się bardzo podoba. A jeśli chcecie wiedzieć, jak było podczas jazd, bo to prezentacja stała, no to zapraszam Was na kanał Bryki Dagmary. W lipcu był ten odcinek, a odniesienie macie gdzieś. No jestem ciekawa, jak na niego zareagujecie. Dla mnie ten samochód jest totalnie charakterystyczny i będzie widoczny na ulicach, nie tylko w tym tymiankowym kolorze. Dzięki za dzisiaj, zapraszam na kolejny film, a jeśli chcecie wiedzieć coś więcej na temat tego samochodu, to mykajcie szybko do Karolewskiego.